Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie Stejde, właśnie tutaj z Teneryfy, chciałem opowiedzieć o inkarnacjach najwyższej osoby Boga. A więc pierwszą taką inkarnacją, o której bym chciał dzisiaj opowiedzieć, to będzie inkarnacja Ramy, która pojawiła się na naszej Ziemi, na naszej planecie, mniej więcej 10 tysięcy lat temu. Ta inkarnacja da po prostu jakby ogłowi przykład swoim życiem, swoim przykładem, jak postępować w życiu, żeby żyć w harmonii, jednocześnie po opuszczeniu tego ciała połączyć się z Absolutem, połączyć się z najwyższą osobą Boga, praktykując miłość, otwierając miłość do najwyższej osoby Boga. Był z Ramą Hanuman. Hanuman jest wielką małpą trzykokształtną, która żyła 10 tysięcy lat temu na naszej planecie. I właśnie Hanuman był wielkim wielbicielem najwyższej osoby Boga. I jak również Ramy. Pomagał Ramie przy wszystkich jego podróżach, przy wszystkich jego jakby wojnach, które były toczone przeciw Rakszasom. Ja dodam, że Rakszasowie to są takie istoty demoniczne, które jedzą mięso, które po prostu zachowują się w sposób demoniczny. Ziemia już od dawien dawna była zasiedlona przez te istoty. One miały swoje królestwo na wyspie Lance, dzisiejszej Sri Lance. I właśnie tam odbywały się wielkie boje, wielkie bitwy między istotami, które były pobożne, które były deva tak zwane, i istoty, które były negatywne, które były bardzo złe, czyli Rakszasowie. I Rama jakby ustanowił taki przykład wielkiego króla, dawał przykład swoim życiem, jak postępować, żeby dany kraj, dane królestwo było w harmonii, żeby było wszystko po prostu bez jakichś problemów, żeby społeczeństwo rozwijało się w totalnej harmonii. To właśnie jest kilka słów o Ramie. I chciałem powiedzieć też o Panu Krysznie. Kryszna narodził się 5000 lat temu, właśnie z łona Devaki. I Kryszna był inkarnacją, był samą najwyższą osobą Boga, która przyszła tutaj na Ziemię, by wypowiedzieć filozofię Bhagavad Gita, która tłumaczy naszą jakby wiedzę i połączenie się z Absolutem, naszą relację z Absolutem, czyli tak zwaną Bhakti Yoga. Bhakti Yoga to jest właśnie to połączenie się z Absolutem, połączenie się z całością. Dodam, że najwyższa osoba Boga, Pan Kryszna, jest istotą, jest osobą, nie jest żadną energią, jest istotą taką jak my, tylko że po prostu 100% duchową. Bóg, najwyższa osoba Boga, mieszka w świecie duchowym, ma swoją planetę tam określoną i ma określone rozrywki z istotami duchowymi, które się obok niego znajdują. I jako inkarnacja był na tej planecie 5000 lat temu właśnie w Indiach i przekazał nam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita jest to zbiór informacji o duszy, o świecie, o gunach. Dodam, że guny dzielą się na trzy guny, czyli najwyższa z nich jest dobroć, potem jest pasja i ta ostatnia to już jest ignorancja, która nas degraduje. Ignorancja nas degraduje, prowadzi nas do światów piekielnych, do planet, które są piekielne. Pasja nas prowadzi do tych ziemskich planet, gdzie rodzimy się jako istoty ludzkie. I dobroć, sattwa guna, prowadzi nas do rodzenia się na planetach boskich, na planetach półbogów, gdzie życie jest bardzo łatwe, gdzie życie jest bardzo zaawansowane, gdzie półbogowie żyją po wiele, wiele tysięcy lat. Także pojawienie się Pana Kryszny było jakby połączone z tym, że Pan Kryszna wypowiedział Bhagavad Gita, naukę bardzo duchową na temat, czym jest dusza, jaka jest relacja zwykłej duszy z najwyższą osobą Boga. I właśnie w tym kontekście chciałem Wam zaproponować, żebyście sobie mogli zakupić najlepiej Bhagavad Gita wydania Śrila Prabhupady, ponieważ to wydanie jest autoryzowane. Są inne wydania Bhagavad Gita, które są zmanipulowane przez Mayavadich. Mayavadi to są właśnie ci ateiści, którzy manipulują wszelkiego rodzaju pisma objawione. Po prostu twierdząc, że Kryszna jest tylko bożkiem, że Kryszna jest po prostu nie jest najwyższą osobą Boga, tylko jest po prostu zwykłym półbogiem jak Shiva, Ganesha i inni. Mieszając po prostu Kryszna jako półboga. Dlatego twierdzę w tym filmiku, iż tak nie jest, ponieważ Kryszna Govinda jest najwyższą osobą Boga.
a wszyscy inni semi półbogowie jak Shiva, Ganesha, Rudra i inni w tym cyklu, no to po prostu oni są tylko półbogami tego świata materialnego. Brahma jest zarządcą danej galaktyki, on zarządza tu sprawami tworzenia istot w tym materialnym wszechświecie, także nie jest Bogiem, tylko jest po prostu jakby królem danej galaktyki, prawda? On zarządza daną galaktyką. I Indra jest półbogiem również, ale Indra kontroluje deszcze i Vayu na przykład kontroluje wiatr. To po prostu jakby wiąże się bardzo ściśle, jeżeli to zauważycie, z filozofią egipską, ponieważ tam też występują właśnie Zeus i inni półbogowie. Także te wszystkie plemiona, które były w Indiach, emigrowały i przenosiły się w inne części Europy i w inne części Azji. Także polecam Wam tą książkę, właśnie tą Bhagavad Gita, abyście sobie mogli ją zakupić i postudiować, przeczytać i zapoznać się z materiałem, który tam jest zawarty. I teraz chciałem opowiedzieć kilka słów o Chaitanya Mahaprabhu. Ponieważ żyjemy w Kali Yudze, Kali Yuga jest taką erą jakby, gdzie hipokryzji, fałszu, negatywnych takich cech, które panują w ludziach. Przede wszystkim panuje dużo wojen, konfliktów, przede wszystkim dużo rzeczy fałszywych, ludzie oszukują innych i w ogóle dzieje się bardzo źle. Jest to ostatni z cyklu czterech wieków, to jest Kali Yuga. Przeszliśmy już w Kali Yudze, mniej więcej 5000 lat już upłynęło. Zostało nam 426 tysięcy jeszcze do przodu, tak by skończyć Kali Yugę do końca. I chciałem Wam powiedzieć, że właśnie w tej Kali Yudze zanikają te wszystkie dobre cechy, ludzie się degradują, nie mają miłości nawet do bliźniego, mężczyzna nie ma miłości do kobiety, ani kobieta nie ma miłości do mężczyzny, po prostu te cechy zanikają, tworzą się relacje oschłe, zimne, gdzie nie ma tej miłości, gdzie nie ma jakiegoś tworzenia wspólnie rodziny, tylko jest po prostu są relacje bardzo takie powierzchowne, prawda? I to już można zauważyć jakby ten wpływ tej Kali Yugi właśnie w tego negatywnego wieku. Ja tak osobiście Wam, drodzy kochani, powiem, że jestem na przykład w Hiszpanii już kilka dobrych lat, jest mniej więcej 20 lat mieszkam w Hiszpanii i zauważyłem zmianę świadomości u ludzi. No oczywiście niestety zmiana świadomości jest na gorszą. Jest duża degradacja, jak kiedyś narkotyki były trudno dostępne, teraz są na każdym rogu, można po prostu ofiarują ci kokainę, haszysz czy marihuanę czy cokolwiek innego. Nawet w niektórych krajach jest legalizowana, jak Holandia czy tam inne jeszcze kraje, czy chyba nawet w Kanadzie mi się wydaje też jest legalizowana do celów medycznych. Także drodzy kochani, najlepszym co możecie zrobić, intonować mantrę Hare Krishna albo mantrę Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, by po prostu się oczyścić z tego negatywnego działania tego wieku, tej ery. Jeszcze jest taka mantra, która pochodzi z Radha Kund, która ma ponad 5000 lat. To ja zaintonuję tą mantrę dwa razy, byście mogli sobie ją zapisać. Powolutku będę intonował. A więc Radę, Radę, Siamma Radę. Radę, Radę, Siamma Radę. I właśnie ta mantra, powtarzając tą mantrę, oczyścicie własną świadomość, spowodujecie, że przyjdą do Was dobre energie, dobre anioły, dobre duchy, które Wam pomogą po prostu jakby dać protekcję przed wpływem negatywnych astrali, negatywnych duchów tej Kali Yugi. Ponieważ w jakimkolwiek miejscu się znajdziemy, czy to jest jakieś miasto, czy to jest jakiś pub, czy to jest jakaś restauracja, tych duchów negatywnych jest po prostu pełno. Jest ich tyle. Możecie sobie zobaczyć. Jest ich pełno, wszędzie. Ponieważ większość ludzi niestety pobiera używki i niestety jest wielokrotnie pewne pomieszczenia, tutaj w Hiszpanii ostatnio nie, ale może w innych krajach, są zadymione dymem papierosowym czy zapachem alkoholu i tam, gdzie jest ten właśnie zapach alkoholu, gdzie jest ten dym, tam przychodzą niestety złe duchy i tam siedzą w tym miejscu. Także drodzy kochani, ta inkarnacja ostatnia, o której chciałem Wam opowiedzieć, to jest inkarnacja Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu przyszedł 500 lat temu w Bengalu, narodził się. I on spowodował poszerzenie się intonowania świętych imion Najwyższego Boga w całych Indiach.
i jak również te święte imiona już dotarły do nas tutaj, do Europy. Intonowanie świętych imion dodam, że oczyszcza i powoduje, że dana dusza, dana istota, czy to kobieta, czy mężczyzna, może się realizować duchowo, może rozwinąć w sobie czystą miłość do Boga, która jest jakby